I kamieniu. Są to materie, które od dziecka mnie otaczały. Wychowałem się w Karkonoszach. Mamy bardzo dużo tego wokół siebie. I to mnie inspirowało. To był rodzaj mojej zabawy, skojarzenia. Stąd też narodziła się seria rzeźb, prawda, materii. Kamień dlatego, że jest to coś trwałego, coś siermiężnego, mocnego. Owszem, praca z nim nie należy do łatwych, ale rekompensuje to swoją długowiecznością. W kamieniu najbardziej urzeka mnie jego twardość. Wydaje nam się, że jest to coś nieplastycznego, a naprawdę on się poddaje, jeśli odpowiednio do niego podejdziemy, możemy go uformować w nowym kształcie. Stal najchętniej czerpie z złomowisk. To stan się różni od takiej kupionej w hurtowni, która jest nowiutka, gładka, bez faktur. Ta ze złomowiska ma już ślad czasu na sobie, wżery, na nich inaczej się układa światło, głębokardza też jest świetnym ekranem świetlnym, który nie odbija tego światła, tylko je pochłania. Formy, które były produkowane kiedyś, one były tworzone ręcznie. Osoby, które pracowały nad tym, dawały cząstkę z siebie i przez to one są bogatsze. Żal wypuścić je do huty, żeby zostały przetopione i później odlane w kawałek blachy. Wolę to wyrwać ze złomowiska, wieszam sobie na ścianach, a później wplatam w swoje formy, przekuwam, daję im drugie życie. No i czasem zaczyna brakować miejsca na tych ścianach, zresztą jak widać. Pracownia dla mnie jest wyjątkowym miejscem. Jest to przestrzeń, w której materializuję swoje myśli. Znajdujemy się na terenie kopalni IKA Granit, która daje mi ogromne możliwości poprzez udostępnianie swoich sprzętów, to znaczy łupiarki, która z siłą 150 ton rozłamuje kamień. Czymś takim można łamać tego typu bloki na mniejsze. Przy odpowiednim ułożeniu można pokierować formę łamania. Potężne koparki, którymi wyrywamy fragmenty skał ze ściany. Czy chociażby użycie dynamitu, który rozrywa masyw skalny, z którego później wygrzebuję te formy, które do mnie przemawiają i nad którymi pracuję. I nieoceniona pomoc tutejszych pracowników, na których zawsze mogę liczyć.
Moje formy nie są oczywiste. Jest to rodzaj dialogu z materią, który prowadzę. Zaczynając pracę, często nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi, co wykonam. Jakiś detal zaczyna mi coś podpowiadać i idę tym tropem. Przede wszystkim do rzeźby podchodzę jak do przygody, do odkrywania nowych przestrzeni. Na pewno też mocny ślad odcisnęły we mnie teatry uliczne, Klinika Lalek, Grupa Plastyczna Pławna 9. To taka kolebka mojej twórczości, której cząstkę do dziś przelewam w swoje rzeźby. Rzeźby nie są małymi formami, raczej są monumentalne. Dlaczego akurat to mnie kręci? Na pewno jest to inny rodzaj perspektywy spojrzenia na tą figurę. Majestatyczność tego pokazuje nam, że tak naprawdę jesteśmy okruchem w tym wszechświecie. W życiu cieszą mnie wyzwania, lubię pokonywać trudności, mierzyć się z nimi. Wyzwania, które daje monumentalna forma, czyli pokonanie masy kamienia, przedstawienia go w lekki sposób. Wszystkie te ciężkie głazy, które na co dzień są gdzieś wprasowane w ziemię, w moich figurach one są lekkie, one mają światło dookoła, one są uniesione nad ziemią. I to zaprzeczenie jest dla mnie takie bardzo pociągające. Forma, którą teraz tworzę, bierze się z otoczenia, w którym dorastałem i żyję nadal, czyli Szklarska Poręba. Jest wiele pięknych miejsc pejzażowo, ale jednak to jakoś oddziałowuje wyjątkowo. To jest nie do opisania, to ciężko ubrać w słowa, co to jest. Drak pływający z wnętrza ziemi, który pijemy razem z wodą i się uzależniamy od tego miejsca.